Hejka, witam was wszystkich bez makijażu, bez jakiegoś super ładnego ubrania, w szczebbluzie, w dzisiejszym lookbooku. Jak tytuł filmiku wskazywał, dzisiaj będziemy się zajmowali latami 40. ubiegłego wieku. Tak więc w latach 40. ubiegłego wieku u nas trwała wojna, tak więc moda się za bardzo nie rozwijała. Jednakże jak możecie zobaczyć po na przykład magazynach amerykańskich czy angielskich, pomimo tego, że w UK też trwała wojna, to tam jednak trochę ta moda się rozwijała. I tak jak widzicie, w tamtych czasach bardzo popularne było noszenie wzorzystych sukienek z kołnierzykami. I niestety ja takowej nie posiadam w stylu lat 40. Jednakże posiadam inny zestaw ubrań. I dzisiaj zajmiemy się tym outfitem najbardziej z prawej strony. Tak więc na początku zajmiemy się paznokciami, ja już mam je pomalowane. Do pomalowania paznokci wykorzystałam dwa lakiery, jeden lakier AA Wings w kolorze Grenade oraz drugi jakiś taki z Miss Sporty, nie wiem, pierwszy lepszy świecący, złoty wzięłam. Tak więc te dwa i proszę o to, w taki sposób pomalowałam paznokcie. I zanim wezmę się za makijaż, związałam już włosy, miałam je związane też jak was witałam i mam je związane od rana, ponieważ rano umyłam włosy i związałam je od razu, żeby mieć później falowane. A w tym momencie bierzemy się za makijaż. Zaczynamy od korektora, ja używam Catrice Camouflage w kolorze numer 10 i nakładam go pod oczami, na powiekach, na nosie. Później puder, ja używam Banana Vibo Loose Powder. Następnie brwi. Ja używam Brow Artist od L'Oreala. Teraz oczy. Ja używam zmniejszoną wersję palety Zoeva. Nakładamy go na załamanie powieki i wyjeżdżamy aż pod brew. O, dokładnie w taki sposób, jak widać na załączonym obrazku. Następnie eyeliner. Ja używam eyelinera od Eveline Cosmetics. I jeżeli chodzi o tusz do rzęs, to jest to również Eveline. Na koniec pomadka Golden Rose w kolorze numer 11. Jeżeli nie lubicie mocnych czerwieni, może być to kolor 10. Tak więc co do makijażu to wszystko. Teraz czas wziąć się za włosy. Ściągam bluzę, żeby nie zniszczyć fryzury. Rozplatam warkocze, przeczesuję je kilkakrotnie po prostu rękami, a następnie wpinam jedną drobną spineczkę. Tak więc skoro moje włosy wyglądają tak i nie dam rady na razie sama upiąć ich inaczej, to w tym momencie bierzemy się już za ubranie. Do tego looku będziemy potrzebować zwykłej białej koszuli. Ja mam koszulę z długim rękawem i z małym kołnierzykiem z H&M-u. Poza nią jeszcze będzie nam potrzebna czerwona marynarka. Moja jest szyta na miarę, więc nie kupicie jej w żadnej sieciówce. No i oczywiście spodnie, dość ostatnio modny krój, kopertówki, inaczej spodnie koszulowe. Moje są z House'a w rozmiarze XS. Są zapinane na dwa metalowe klipsy oraz na suwak. Posiadają fake kieszeń na tyłku, która kilkakrotnie już mnie zaskoczyła. I proszę, oto koniec, tak wygląda cały look.